Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja powiem państwu, dlaczego ta komisja jest potrzebna i dlaczego opozycja tak bardzo się jej boi. Historia tej komisji nie zaczęła się kilka lat temu. Ona się zaczęła na początku lat 90. To wówczas Leszek Miller, człowiek związany obecnie z Koalicją Obywatelską, odwoził pożyczone w Moskwie pieniądze na kampanię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak zaczynała polska lewica u zarania naszej demokracji. Do Moskwy odwoziliście pieniądze, za które próbowaliście wówczas okłamywać w propagandzie Polaków. Ale to nie koniec tego, co wtedy robiliście. W roku 1991 powstał pierwszy prawicowy rząd dzięki rekomendacji Porozumienia Centrum i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego powstał rząd Jana Olszewskiego. I ten rząd Jana Olszewskiego obalony został 4 czerwca nie ze względu na to, że pan minister Antoni Macierewicz wykonywał ustawę lustracyjną, ale ze względu na to, że to był rząd, który sprzeciwił się w Moskwie polityce Lecha Wałęsy, który chciał pozostawić jednostki, a w zasadzie to, co by pozostało po tych jednostkach wojsk rosyjskich już wtedy w Polsce. I to po powrocie z Moskwy Lech Wałęsa złożył wniosek o obalenie tego rządu. I to jest wasza geneza, geneza Platformy Obywatelskiej, geneza tych działań, które Wałęsa i Miller wtedy podejmowali. Dziś jesteście razem, PSL także, bo to wy żeście ten rząd odwoływali. A Donald Tusk wówczas mówił, panowie, policzmy głosy. Tak, policzmy głosy, policzmy się w tym głosowaniu, dlatego dziś będziemy głosowali za powołaniem tej komisji, bo ona powinna rozliczyć wasze wpływy z Rosji. Dziękuję bardzo.